dobry, witam Was ponownie ze studia w Teatrze Druga Strefa, a dzisiaj moją gościnią jest... Małgorzata Pawłowska. Małgorzata Pawłowska, również Maggie Rabbit, przede wszystkim śpiewaczka operowa, a przy okazji artystka kabaretowa i performerka burleski Maggie Rabbit. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać o operze. Gosiu, w ostatnim czasie, że tak powiem, jesteś bardzo aktywna w internecie, dajesz koncerty online. Jak to jest? Jak to jest dawać koncerty online? Bo jesteś przyzwyczajona jednak do publiczności, jak każda artystka, a tu nagle, tak jak my teraz mówimy do tego szkiełka, mówimy tak naprawdę do Was. Jak to jest? Jak się czujesz dając koncerty online, siedząc w domu, przed obiektywem? Jak to jest? Jakie to jest uczucie? Przyznam, że jest to dosyć egzotyczne, bo jednak zwykle jak występujemy, jakiś jest feedback, jakaś jest interakcja z publicznością. Jest tak, że ta publiczność jakoś reaguje, a przynajmniej mamy nadzieję, że reaguje. Ale przynajmniej widzimy, że albo się podoba, albo nie, albo ktoś śpi, albo na przykład w ogóle przynajmniej troszeczkę się podoba. Więc tak jest, a jednak no to dla mnie jest nowość, że robię coś online. I nie widzę nikogo przed sobą, bo jednak w domu byłam z mamą, ale mamę troszeczkę ulokowałam na dole. Pozdrawiamy tak, mamę Małgosi. Pozdrawiamy. Ulokowałam na dole. No i co? I mówiłam do telefonu i to jest naprawdę egzotyczne, bo faktycznie tam pojawiają się te komentarze w tej formie facebookowej. Ale to jest dziwne. To jest dziwne, przyznam, i musiałam się jakoś przyzwyczaić. Że jest jakaś reakcja, ale ona jest pisemna i też przede wszystkim po chwili jest, no więc to też jest takie, no trzeba się do tego przyzwyczaić. A jak się śpiewa do obiektywu? Bo jest naprawdę, ja oglądam te Twoje występy i tak się zastanawiam, jak to jest, no tak śpiewać operowo online. Ja sobie tego naprawdę nie wyobrażałem sobie oczywiście do czasu, kiedy nastąpiła ta przymusowa izolacja, ale teraz jak patrzę, mówię, jak Ty to robisz, jak Ty to robisz bez tego feedbacku i jak jeszcze śpiewasz, bo mówić do obiektywu, proszę bardzo, ale śpiewać, operowo śpiewać. Tak. Faktycznie jest to, też jest to interesujące i też jest to egzotyczne. Wydaje mi się, że egzotyczne jest tutaj takim słowem kluczem. Trzeba się do tego przyzwyczaić, bo jednak też jak występujemy na żywo, no to są występy na żywo, ale jednak są to występy online. Ja nie mam pianisty, a jednak również w sztuce na żywo bardzo istotne jest to, żeby mieć pianistę, żeby mieć orkiestrę czy innych muzyków, którzy faktycznie reagują na to, co ja robię. A jak mam na przykład podkład, no bo z tego korzystam, to jest tak, że no dobrze, no tam wiadomo, wczuwam się, myślę sobie, no dobrze, technicznie tu, a tamto, to, a tamto, ale cały czas słucham. Raz, dwa, trzy, czy już teraz, czy już nie. No dobrze, wczuwam się, ale czy już jestem za późno z tym wczuwaniem się? Więc tak cały czas się zastanawiam i no jakoś to idzie, ale przyznam szczerze, że jest to takie ograniczające, że człowiek jednak czuje się, może nie jak w klatce, chociaż w zasadzie jesteśmy trochę w klatce podczas tej naszej pandemii, ale no jest to trudne. Jest to trudne, trzeba się przyzwyczaić i trzeba. Ale jest to też ciekawe doświadczenie, muszę powiedzieć. Tak. Trzeba być czujnym i gotowym na wszystko. Małgosiu, ja wiem, nasi widzowie nie wiedzą tego, może. Bo ja wiem, że nie wiedzą, bo tak nie do końca uważnie śledzą Facebooka, bo tam jest tyle informacji. Ale ja wierzę, że śledzą. Wierzę. Ale tak dla przypomnienia, albo dla niektórych będzie tak. To nowość, rozpoczynasz karierę w Niemczech. Tak, faktycznie od sierpnia, czyli już w zasadzie niebawem. Po wakacjach. Jesteśmy na wakacjach. Także już po wakacjach rozpocznę nowy sezon w jednym z saksońskich teatrów. Saksonia. Ja polecam wszystkim oczywiście Saksonię na weekend, a teraz będzie nie tylko turystycznie, ale będzie można również pojechać kulturalnie, tak. Posłuchać Małgosi w jednym z saksońskich teatrów. Jak to się w ogóle stało? Co dziewczyna z Polski, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Murzy... No i teraz, że tak powiem, wyszło imienia Fryderyka Chopina.
co absolwentka Uniwersytetu Muzycznego. Okej, nieważne. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy oczywiście Chopina. Co absolwentka Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina. Jak to się stało, że będziesz śpiewać w jednym z saksońskich teatrów? To jest w ogóle dosyć skomplikowane i też nie jest tak łatwo zaistnieć gdzieś. To jest początek oczywiście mojej drogi, ale zdarzyło się tak, że po jednym z konkursów, na których byłam, odezwał się do mnie agent, no i powiedział, że no słuchaj, coś tam nawet nieźle śpiewasz, może byś spróbowała. Coś tam nawet nieźle śpiewasz. Tak. Że tutaj aktorsko też fajnie, no więc słuchaj, może przyjedziesz pokazać się do nas, do agencji, no więc pojechałam faktycznie. No i on powiedział, no dobra, no to słuchaj, to jedź tutaj. Kilka przesłuchań mi załatwił i faktycznie udało się. To było dla mnie też dosyć szokujące, że tak szybko się udało, bo w zasadzie wielu śpiewaków przez lata próbuje jakkolwiek się wybić. Oczywiście wiem, że to jest też początek drogi i czekają mnie jeszcze dużo, mam nadzieję, czekają mnie dużo poważniejsze rzeczy, ale również na takie szanse długo się czeka, więc bardzo jestem zadowolona, że udało się. A poza tym też muszę powiedzieć, że tego się nie spodziewałam, ale jak brałam udział we wcześniejszych jakichś przesłuchaniach, to czasami ta atmosfera była taka, że po prostu zależy od tego życie, że po prostu idzie się tam jak na egzaminie, że tutaj trzeba stanąć, trzeba zaśpiewać, ale faktycznie jak byłam na tych paru przesłuchaniach w Niemczech, muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo one naprawdę były tak przyjemne, że sprawdzono mnie faktycznie od prawej do lewej, od A do Z. I udało się, ale naprawdę było to w takiej miłej atmosferze, że w zasadzie ja byłam bardzo mile zaskoczona, że może to tak przyjemnie minąć ten czas. Ja oczywiście jeszcze raz gratuluję, teraz na wizji mogę pogratulować tego kontraktu w Niemczech, ale czy to oznacza, że my cię tutaj w Polsce stracimy na ten czas kontraktu? Czy będzie taka szansa, że znajdzie się jakiś wolny weekend, jakaś wolna środa, żebyś mogła przyjechać do Warszawy, zaśpiewać koncert, zagrać naszą diwę tu w Teatrze Druga Strefa? Ja muszę powiedzieć też, że ja jestem bardzo... bardzo związana zarówno z Polską, jak i z Warszawą, jak i z Kutno, pozdrawiam Kutno, że ja w ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że już bym wyjechała i że w ogóle już addio, że na pewno będę wracać. Na pewno będę wracać i też nie wyobrażam sobie rozstania z Teatrem Drugą Strefą. No my też sobie nie wyobrażamy. Wracać. Jakby co, to ja będę z agentem negocjował. Tak. Nie wiem w jakim języku, ale postaram się może nauczyć niemieckiego w związku z tym. No właśnie, ja cały czas siedzę ostatnio i uczę się i powtarzam słówka, gramatykę i... A tak a propos języków obcych, wiecie Państwo, jak się idzie do opery, to jak oni śpiewają po polsku, to też jest trudno zrozumieć. A już jak śpiewają w obcych językach... Nie no, językach, da się! Jak już śpiewają w obcych językach, najczęściej śpiewają oczywiście w obcych językach, to w ogóle nic nie rozumiemy, tam się wyświetlają takie literki na górze. Chociaż nie wszędzie, czasami na przykład w takich już fancy miejscach jest tak, że właśnie tutaj przed siedzeniem ma się taki ekranik i tam wyświetla się. To ja zdradzę, taki ekranik jest w operze w Monte Carlo. Tak, to niestety, no nie niestety, tak, w bogatej operze jest ekranik na foteliku przed. Ale to wtedy jest bardzo niewygodnie się ogląda, bo się tak patrzy, nie patrzy się na scenę. No właśnie, my nie chcemy, żeby tak nie było niewygodnie naszym widzom. Przecież to gdzieś. A do opery chodzimy tak naprawdę słuchać, ale oczywiście wracam do tych języków obcych. Małgosia, w ilu językach mówisz? W ilu językach faktycznie mówię, czy w ilu językach moja mama twierdzi, że mówię? Nie, w ilu. Wróć. Pytanie powinno być, w ilu językach śpiewasz? W wielu śpiewam i faktycznie też podczas tych koncertów padło takie pytanie, w jakich ja językach śpiewam. I to też jest tak podczas tych koncertów, że ja trochę śpiewam, trochę gadam, trochę tutaj czytam w ogóle, co tutaj się dzieje, więc zanim odpowiem, już pojawi się inny komentarz, ja w ogóle nie wiem, co się dzieje, więc oczywiście przerwam w połowie, ale na szczęście są tam moi znajomi, którzy bardzo delikatnie, uprzejmie i subtelnie zwracają mi uwagę, że mylę się. Tak. I właśnie ja wtedy, w którymś momencie kończę odpowiedź na pytanie, ale no faktycznie w wielu śpiewam, no w tych takich standardowych, tam polski oczywiście, prawda, angielski bardzo rzadko, no ale niemiecki, włoski, francuski czy rosyjski, ale też, jak już przypomniano mi, również śpiewałam po chińsku w Chinach, no i miałam śpiewać po hebrajsku w
w Izraelu. No ale niestety zamknęli Izrael, bo wypadła nam pandemia i... No tak, bo to tak, no dla przypomnienia, sytuacja, słuchajcie, tak. Pandemia nie dotyczy tylko Polski, nie. Ona dotyczy całego świata, chociaż niektórym się wydaje, że to tylko u nas, nam nic nie wolno robić, nie wolno wychodzić, nie wolno chodzić do teatru, nie wolno chodzić do opery. Tak. Zaraz będzie wolno, słuchajcie, naprawdę to się zaraz wszystko pootwiera, jeszcze chwila, a to wszystko się dzieje tylko dla naszego bezpieczeństwa. Niech już medycy się uporają z tym, niech znajdą tą szczepionkę, czy jakiś lek, który nas po prostu będzie chronił. Wiecie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Małgosiu. Tak. 1 sierpnia zaczyna się kontrakt w Niemczech. Tak. No to teraz ostatnia szansa, żeby przed wyjazdem cię usłyszeć, zobaczyć. Oczywiście online, ale już tak. Ja ostatnio takiego posta puściłem na Facebooku. Art Align. Oj, ja się nam dzisiaj plączą języki. Blablabla. Art online mam dość. A to sami znajomi. I naprawdę art online mam dość. Czy jest szansa, że spotkamy się z publicznością, że spotkasz się z publicznością jeszcze na żywo przed wyjazdem do Niemiec? No, ja nie chcę spekulować, ale oczywiście tutaj z panem dyrektorem już co nieco planowaliśmy, żeby pokazać się zarówno tutaj, jak i poza Warszawą, mamy nadzieję, jeśli nas zaproszą. Słuchajcie, nie, no zaproszą nas. Do 1 sierpnia chcemy pojechać ze spektaklem Like a Diva jeszcze w trasę po Polsce. Chcemy. Być może będą to spektakle w plenerze. Takie są wytyczne od pana ministra kultury. Też go serdecznie oczywiście pozdrawiamy i przypominamy, czekamy na odmrożenie. Więc śledźcie i fanpage Małgosi na Facebooku i na Instagramie. Wiecie, na Instagramie Małgosia więcej publikuje na Instagramie, ja już to wiem. Ona jakoś tak bardziej pokochała Instagrama niż Facebooka. Nie wiem, czy to kwestia... Kultura obrazkowa chyba. Dziękuję, ładnie to ujęłaś, nie będę już kontynuował. Nie, to dobrze, bo już tak wychodzimy na jakiś taki tutaj ten... Nie, słowo również jest ważne i jest bardzo istotne i jest ważniejsze. Ale obrazki trafiają obrazki czasami trafiają dalej. Czasami no. Dalej, jakoś tak częściej szerujecie. Co ale to jest... smutno się zrobiło. Nie, jest smutno. Ale słuchajcie. Bardzo ładne obrazki dodaje. Ona daje ładne obrazki, robi quizy na Instagramie, ja polecam. Ja się tymi quizami bawię. Co prawda jestem trochę zawsze rozczarowany, że potem jest odpowiedź, za szybko przychodzi ta odpowiedź, mówię, ojej, znowu trafiłem. Ale ja muszę powiedzieć, że jest również grono, jest bardzo małe grono, ale takie moje najbliższe grono, które z radością sabotuje ten quiz i za każdym razem udziela najbardziej egzotycznej odpowiedzi, którą ja powiedzmy zasługuję. Więc po prostu również te osoby pozdrawiam, które po prostu z zasady źle odpowiadają. To ja również doceniam takie gesty. No, zawsze to jakby podbija zapewne oglądalność. Oczywiście, że tak. Czy to jakieś boksy, czy bardzo. Nie będziemy tu używać tych marketingowych sformułowań dotyczących social mediów. Małgosiu, my planujemy oczywiście trasę. Tak. A już jak będziesz w tych Niemczech, to że tak powiem. Ja na pewno pojadę, nie wiem jak wy. Zapraszam. Właśnie staram się o mieszkanie, także może będzie miejsce nawet, żeby przyjąć kogoś. No proszę. Proszę. Nie obiecuję, bo zobaczymy. Ale a to my trzymamy oczywiście kciuki, Małgosia, trzymamy za siebie kciuki. Za twój kontrakt, za twoją karierę. I do zobaczenia, kochani, do zobaczenia w trasie po Polsce jeszcze przed wyjazdem Małgosi. A potem oczywiście jedziemy odwiedzić Małgosię do Saksonii. Może wycieczkę jakąś, taką wiecie, może nie autobusową, co drugie jeszcze co nie drugie, wiemy, słuchajcie, jak to będzie, ale w końcu też otworzą granicę, tak? I wtedy pojedziemy, jak Małgosia będzie występować, pojedziemy do Teatru Operowego w Saksonii i będziemy słuchać, a potem głośno oklaskiwać i krzyczeć brawo! Ale miło. No, tak będzie. Kochani, Małgosia Pawłowska była Sylwester moim gościem. Biraka. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.